I taki bzuch to ja naprawdę lubię. Dawid Janiak zawitał na Śląsk i w odwiedzinach w naszym studiu. Witam cię gorąco, witam cię serdecznie. Witam cię Sebastianie, witam wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów. Jak prezentowaliśmy twoja ostatnio nowość, do której też na pewno jeszcze dzisiaj przejdziemy i wrócimy, bo o niej chcemy trochę pogadać, to zapowiedź brzmiała mniej więcej tak, że po dłuższej artystycznej przerwie, tu jest cytat, masz apetyt na życie. To była przerwa tak z ważnych powodów, czy po prostu tak czasem dobrze zrobić cichutko wokół siebie, żeby potem się pokazać? Wiesz co, to był taki okres, no tak jak pamiętamy, pandemiczny, ale to też chciałem, żeby ta pierwsza płyta się ograła, żeby nie zarzucać ludzi nowymi piosenkami na zasadzie takiej, bo tak trzeba, czy tak rynek nakazuje, tylko dojrzeć do pewnych spraw. Teraz zrodziła się w trakcie pandemii, materiał się zrodził na drugą płytę i to będzie płyta już bardziej taneczna i mam nadzieję, że przez to, że troszeczkę tego czasu było poświęconego na nią, odetchnęliśmy trochę od Janiaka, będzie też płytą ciekawą i że zaskoczę też tym, że będzie bardziej taneczna. Czyli obawiałeś się tego, że twoi fani jak otworzą lodówkę, o Janiak, szufladka gdzieś tam Janiak, tego, że się obawiał i lepiej, żeby się wyciszyło troszeczkę. Wyciszyło. Tak, myślę, że tak. Dobrze to ująłeś. Dobrze, to my nie wyciszymy, my wręcz przeciwnie. Będziemy za chwilę dalej dopytywać. Tylko Dawid, panie szaleją za twoją twórczością. No, dziękuję ci, bardzo mi miło z tego powodu. Na skromność tak, że to proszę. Dobra, ale czemu? Bo jest potwierdzenie w cytacie, to na naszym kanale pod twoim teledyskiem pojawiły się takie słowa. Piękna piosenka w pięknym plenerze, pana głos powoduje, że dzień staje się lepszy. Mądre, proste słowa, takie z życia wzięte, cieszą nas. Dziękuję, pisze to pani Bogusia. Takich wpisów na pewno jest zdecydowanie więcej. Śledzisz to w ogóle w jakiś sposób? Tak, czasem mam takie dni, gdzie siadam sobie przy komputerze i właśnie sobie czytam te komentarze, one mnie inspirują, dodają mi trochę jakby takiego kopa, motoru napędzającego moje kolejne piosenki. Jest to bardzo miłe, cieszę się bardzo. A jest też tak, że czytając te wpisy, to jest jakiś taki drogowskaz, w którą stronę kolejna piosenka ma iść, o czym ma być, jaki ma mieć tekst? Nie, tutaj raczej sugeruję się tym, co czuję, to, co mi gdzieś tam wewnętrznie serce nakazuje. Nie mam jakiegoś takiego współczynnika, który mnie prowadzi i którym się sugeruje. Dobrze, moi drodzy państwo, to szczególnie do pań taka informacja. Warto pod każdą piosenką coś skrobnąć. Wtedy, kiedy artysta ma gorsze dni, po prostu się podbudowuje. Bo tylko w tobie widzę cały świat, bo tylko ty dajesz te apetyt na życie, bo o tym numerze Godomy to jest najnowsza twoja produkcja, najnowszy, najświeższy teledysk, ale czy to jest jedna z tych części, które po leku składają się na nowy album? Tak, jest to taki pilot, piosenka, która początkuje przymiarki do nowego albumu, do nowej płyty. Właśnie jesteśmy na etapie końcowego miksu, lada moment zacznie się już mastering, zobaczymy co czas przyniesie, który to będzie moment. Ale chciałbym bardzo wydać kolejną płytę, zobaczymy jak to będzie. To teraz troszkę muszę cię pociągnąć za język, to skoro już jest to taki końcowy etap, bo mix i mastering to już praktycznie zamknięta produkcja. Ile utworów? Standardowo 12 utworów, myślę, że to jest tak wystarczająco, nie chcę za dużo narzucać też tych piosenek, wydaje mi się, że właśnie 10-12 to jest tak optymalnie. A kompozycje, teksty i obrazki potem, które będą wykorzystane gdzieś... Nic się nie zmieniło. Team ten sam, wszystko jest to samo, jak gdyby, no wiadomo, no obrazki będą inne, ale generalnie załoga, która tworzy płytę, no to jest taka sama jak przy pierwszej płycie. Ale powiedz mi, czy tekstowo, jeżeli chodzi o to, to już w takim stylu jak właśnie... Jak pierwsza płyta? Nie, jak apetyt na życie. Jak apetyt na życie, tak. Czyli bardziej tanecznie, ale również o miłości. Ale takie numery, z których że jest znane, że wieczorem pan z panią w domu przy kominku sobie jeszcze mogą zatańczyć, tak? Też się coś znajdzie. Tak, też będzie kilka utworów troszeczkę spokojniejszych, bardziej tematycznych, przemyśleniowych i tak dalej. To jeszcze zapytam cię o to, czy data jakiejś, nie konkretna data, bo wiem, że to chyba raczej jest już na tym etapie niemożliwe, ale też końcówka tego roku, czy bardziej celujesz na wiosnę przyszłego roku z premierą płyty? Bardzo zależałoby mi jeszcze w tym roku wydać tą płytę,
ale nie wszystko jest ode mnie zależne. Tutaj trwają jakieś negocjacje wewnętrzne i po prostu muszę jeszcze parę rzeczy przemyśleć, przeanalizować i no mówię, bardzo by mi zależało jeszcze w tym roku, ale zobaczymy, co czas i życie pokaże. O, fajny okres się zbliżał. Jakiś tam grudzień, Mikołaj, choineczka, tak. Twoja płyta jako prezent. Całkiem nieźle. Dobrze, moi drodzy Państwo, to my trzymiemy kciuki za ta kolejna płyta Dawida i zaraz wracamy do dalszej części rozmowy. Wiesz lub nie, to ja tak kocham Cię. Skoro o tej płycie, Kero, już niedługo też pojawi się na rynku. Płyty CD Poleku odchodzą do lamusa, wszystko idzie w taką cyfryzację. Czy nie boisz się troszkę tego, czy widzisz się w tym świecie takim cyfrowym, że jednak ktoś kliknie, ściągnij, pobierz, kup, a nie pójdzie do tego takiego tradycyjnego sklepu, żeby zamówić tę płytę? Nie, w ogóle się tego nie boję. Wiesz, Sebastian, to jest też tak, że no wiadomo, wszystko się zmienia. Kiedyś były płyty gramofonowe, później kasety. Dzisiaj już są te pendrive'y i też jest streaming. Gdzieś tam są różne, wiadomo, portale, gdzie można sobie odsłuchać tą muzykę. Ta płyta to bardziej jest jakby takie zatwierdzenie tej mojej twórczości w postaci tej płyty, natomiast to nie jest też tak, że ja będę tylko obligował swoją publikę do tego, żeby oni kupowali moją płytę. Jak najbardziej, chcą sobie gdzieś tam posłuchać w internecie, ona też będzie dostępna w internecie. Jest to też fajne, jest to uproszczenie. Czyli jednym słowem idziesz z duchem czasu. Zdecydowanie. Twoja płyta będzie dostępna zarówno w takiej namacalnej formie, idę, kupuję i mogę tak. Wziąć autograf. Typowo dla fanów, tak. Tak, ale też do pobrania z tych wszystkich streamingowych portali. Zdecydowanie tak. Dobrze, to ja trzymam kciuki za ta płyta. Czekam na bo wyjdzie kolejny singiel, który ją będzie promował? Tak. Okej, to czekam z wielką niecierpliwością na kolejny teledysk, kolejny singiel, no i na ta płyta, żeby się udało. Dzięki za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo również. Pozdrawiam. Dawid Janiak, moim waszym gościem był.